IPN i CBA? O, jasna sprawa. No tak. Zawsze byliśmy przeciwko IPN-owi i CBA. Skandal. Generalnie, jeżeli chodzi o pana Schetynę, po prostu totalna niekonsekwencja. Ja go, wie pan, ja go nie będę ganił, bo on już się sam zganił 56 razy. Byli za IPN-em, marzyli o tym IPN-ie. Byli za CBA, marzyli o tym CBA. SLD konsekwentnie było przeciwko, jest przeciwko temu. Tak samo jak w tej chwili pan Schetyna na przykład atakuje bez przerwy pana Ziobrę. Miał go na widelcu, mógł i słusznie dać mu Trybunał Stanu. Obłudne, głupie. Ale nie wszyscy zdążyli na głosowanie. Proszę pana, nie wszyscy mieli zdążyć na głosowanie. Tak. I tyle. W związku z tym, że totalne pogubienie się w tej sprawie. Jeżeli chodzi o IPN, zawsze mieliśmy takie same zdanie. Także trzecie pana pytanie, trzecia konsekwentna odpowiedź. A uchodźcy? Uchodźcy też zawsze mieliśmy jednoznaczne zdanie w tej sprawie. Uchodźców przyjmować, przygotować polskie granice do przyjęcia uchodźców, wprowadzić określone zasady, bardzo dokładnie sprawdzać miejsce, z którego uchodźcy przyszli, oraz sprawdzać to, co to są za osoby. 7 tysięcy ludzi czy 7,5 tysiąca ludzi, ponad 1000 miast w Polsce, 7 osób na miasto, dokonać są sensownej lokacji. Ważne, zacząć przygotowywać nauczycieli do tego, żeby nauczyciele umieli wprowadzać te dzieci do szkół, żeby te dzieci czuły się dobrze, żeby nauczyciele wiedzieli, co z nimi robić i jak to wszystko robić. Zawsze żeśmy tak uważali. Co więcej, socjaldemokracja europejska tak samo uważała. My jesteśmy w Partii Europejskich Socjalistów. Nigdy nie zmieniliśmy w tej sprawie zdania. 4-0. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej TOK FM. Oraz w archiwum na stronie tokfm.pl / audycje.